odcinku z serii Co uda nam się znaleźć na polach. Po raz kolejny widzimy się z pola. Dzisiaj jesteśmy po drugiej stronie, jak byliśmy ostatnio. Ostatnio byliśmy na tym polu tam. Dzisiaj jesteśmy po drugiej stronie ulicy. No jak już widzieliście na poprzednich odcinkach, jest to ciekawe miejsce. Możemy tutaj znaleźć jakiś Rzym. Wychodziły też rzeczy z okresu wiktoriańskiego. Dzisiaj mam zamiar chodzić jakieś 3-4 godzinki. Zobaczymy, co wpadnie. Widzimy się przy pierwszym domu, hej. Pierwszy sygnał z tego pola. Stały ID 40. Mam gdzieś tutaj. Kawałek puszki. Idziemy dalej. Sygnał 23. Był dosłownie na wierzchu. Wyszło nam coś takiego. Może tu być jakaś plomba, ale nie chcę jej ruszać teraz, bo jest naprawdę bardzo złej kondycji. Jak przyjdę do domu, to po prostu ją wyczyszczę i zrobię wam zdjęcie, jak to wygląda. Ale może być to coś ciekawego. Widzimy się przy następnym dołku. Piękny sygnał ze stałym ID 60. No i jest to George V z Brytanią z 1918 roku. One penny. Super monetka, nie najgorszy stan jak na te pole. I widzimy się przy następnej dole. Sygnał 30, stały ID. Coś takiego. Najprawdopodobniej był to jakiś guzik albo jakaś nabijka, tylko łóżko jest urwane. A więc do następnego. To pole jest naprawdę przeogromne, przez godzinę czasu przeszedłem z jednego końca na drugi, więc jest masakra. Sygnałów jest naprawdę bardzo dużo. No niestety też jest dużo złomu. No ale coś za coś. Mam nadzieję, że uda się znaleźć coś ciekawego. Mamy tutaj sygnał, bardzo czysto bije, fajnie. Coś tu mamy. Co tu mamy? Wałkowy zapewne. Ta... Pięknie bił. Super sygnałek. Ale niestety po raz kolejny zwykły stopiony ołów. No nic, idziemy dalej. Mamy tutaj. Nic nie widać, może jakiś guzik. Patrz. Teraz go wyczyszczę, zobaczymy. Nie! To jest chyba hammer. Kawałek hammera, ale... Jak się nie mylę, widać tu ten krzyż. Chyba mamy hamerka. Ha. Jest! Ale super. Nie chcę trzeć teraz. A nie mam nic ze sobą, żeby to wyczyścić, ale z tej strony jest widać taki krzyż z kropkami. Tutaj z tej strony nie widzę nic niestety. Ale podejrzewam, że jest to hamer. Ekstra, jednak warto było przyjść, mimo tego, że jestem troszeczkę przeziębiony. Półtora godziny, dwie godziny gdzieś około teraz myślę, że chodzę i proszę, jest. Fakt, że za dużo rzeczy ciekawych nie wpadło, ale no, ta monetka wynagradza wszystko. Zobaczymy ją później, albo wstawię wam po prostu zdjęcie tutaj z boku. Super, idziemy dalej.
pięknie pijący sygnał stała T24. Gdzieś tu. Chyba mamy jakąś sprzączkę. Wygląda na wykonaną z brązu. Nie mylę oczywiście. Fajna dosyć taka malutka. Bardzo ciekawe znalezisko. Niestety na chwilę obecną nie mogę o nich powiedzieć nic więcej. Ale może być to naprawdę stare. Fajnie. Do podsumowania spróbuję coś się o niej dowiedzieć i ewentualnie napiszę wam, co to było. Lecimy dalej. Stały sygnał 70. I taki kawałek czegoś. No i mamy obrączkę. Nie umiem jej rozszyfrować, widzę tylko, że jest z 2007 roku. Pozrolony, bo wiem, że ty lubisz takie obrączki. Do następnego. A więc będziemy powoli kończyć i do zobaczenia na podsumowaniu. Witam na podsumowaniu, a więc co udało nam się znaleźć? Więc tak, tutaj mamy jakieś łuski, tutaj mamy jakieś blaszki. Te blaszki niestety nie mają żadnych napisów, więc ciężko było określić, skąd się tam wzięły i co tam dokładnie robiły. Tutaj mamy guziki, też są bez żadnych napisów. Tutaj mamy monetki, jest to Edward V z 1918 roku z Brytanią. Monetka obok jest identyczna, tak samo jest to Edward V. Tak samo z 1918 roku z Brytanią. Następną monetką jest wycieruch totalny. Niestety nie jestem w stanie określić, co to była za moneta, ponieważ jest bardzo nieczytelna z obydwu stron. Ta plomba ołowiana, którą widzieliście na filmiku, niestety nie udało się jej określić, z jakiego okresu pochodzi. Niestety jest zbyt zepsuta. Tutaj mamy tą gołębią obrączkę. Ja się na nich kompletnie nie znam, jeżeli ktoś się zna, to bardzo proszę o podpowiedź. Tutaj mamy dwie kule, najprawdopodobniej z muszkietu. W dosyć dobrym stanie. Tutaj mamy gwoździe. Są też, wydaje mi się, gwoździe, które służyły do podków, do podkowania koni, o ile się nie mylę. Ta rzecz jest bardzo interesująca, niestety naprawdę nie mam pojęcia, co to jest. Jeżeli ktoś jest w stanie to określić, bardzo proszę o pomoc. I przejdźmy do najciekawszych znalezisk z tego dnia. Były to ten oto żeton z XIII wieku, jest za czasów Edwarda I. Z drugiej strony jest bardzo nieczytelna. I ta klamerka z brązu jest najprawdopodobniej z czasów rzymskich. Jestem jeszcze w trakcie ustalania, ale według mnie będzie to czasy rzymskie. Więc bardzo ciekawe znalezisko.